Boisko przy szkole podstawowej numer 3 w Pyskowicach jeszcze niedawno wyglądało zupełnie inaczej. Obecnie zamiast asfaltowej nawierzchni pojawiła się zupełnie nowa z poliuretanu, o wiele bardziej przyjazna dla użytkujących obiekt. Wykorzystaliśmy starą nawierzchnię asfaltową jako podbudowę i na to położyliśmy warstwę elastyczną z ET i później nawierzchnią warstwę z poliuretanu w kolorze czerwonym. W zakres prac wchodziły również wymiana sprzętu sportowego, czyli bramek i koszy do koszykówki. Wykonano też odwodnienie boiska oraz zamontowano małą architekturę, czyli ławki i kosze na śmieci. Na obiekcie postawiono piłkochwyt. Wybudowano też niewielki odcinek chodnika. Koszt modernizacji to jest około 220 tysięcy złotych. Prace trwały 60 dni. Roboty zostały odebrane 16 października. Wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości obiekt zyska jeszcze jeden ważny element wyposażenia. Projekt obejmował również oświetlenie boiska i to planujemy w przyszłym roku. Jeżeli znajdą się na to pieniążki, to zostanie boisko oświetlone i to pozwoli na dłuższy okres jego użytkowania. Boisko przy szkole podstawowej numer 3 jest ogólnodostępne i poza uczniami, popołudniami korzystać mogą z niego również mieszkańcy Pyskowic. Ostatni piątek września w Pyskowicach na placu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej odbyła się duża plenerowa impreza, podczas której wszystkich uczestników zachęcano do aktywnego spędzania czasu w duchu sportowej rywalizacji. Po raz 21 samorząd miasta Pyskowice i pyskowicki magistrat, czyli Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych organizuje imprezę sportową rekreacyjną Bieg Jesieni. Edycja wiosenna za nami, dzisiaj piękna, wspaniała pogoda. I między innymi ta wspaniała pogoda spowodowała, że na starcie pojawiły się prawdziwe tłumy. Zawodnicy rywalizowali aż w 23 kategoriach. Po raz pierwszy w tym roku organizujemy tę imprezę dla szkół, dla przedszkolaków. Są to najmłodsi nasi mieszkańcy, którzy dopiero wkraczają, można powiedzieć, w tajniki biegu. W tym roku biegną 4, 5 i 6-latki na dystansie 100 metrów, więc jest to dystans naprawdę morderczy dla tych małych dzieci. Jak co roku również wszyscy uczniowie naszych szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszyscy mieszkańcy Pyskowic rywalizują na naszym placu dożynkowym na dystansach od 400 do 3,5 kilometra. Bo biegać może każdy niezależnie od wieku, to właśnie widać było podczas pyskowickiego biegu, gdzie kolejne metry z pasją pokonywały zarówno kilkuletnie maluchy, jak i o wiele bardziej doświadczeni sportowcy. Biegamy i cieszymy się dobrym zdrowiem. Nasi młodzi zawodnicy zwyciężają, także to jest dodatkowa motywacja taka do pracy. Troszkę odciągamy młodzież, dzieci od telewizji, od telefonów, laptopów i tak dalej. Warto biegać, ponieważ ruch to zdrowie. Warto biegać, bo to też dla swoich przyjemności. Po prostu lubię biegać i kocham biegać cały czas. A jaka jest twoja recepta na to, żeby szybko biegać? Żeby na początku dobrze wystartować i na ostatniej prostej sprintę biegnąć. Tych sprintów można było podczas pyskowickiego biegu jesieni oglądać wiele, bo w imprezie czynny udział wzięło około 400 zawodników. Na najlepszych czekały medale, zaś wśród wszystkich uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. W jakich kierunkach powinno zmieniać się miasto Pyskowice do roku 2030? Jakie podjąć działania, by ludziom żyło się tutaj lepiej? Odpowiedzi na te kluczowe pytania ma udzielić dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Miasta. Dokument, nad którym trwają obecnie intensywne prace, a najważniejszy w nich udział mają sami mieszkańcy. Liczymy na to, że ten dokument i to stanowisko, które wspólnie wypracujemy, będzie w jasny sposób wskazywać również następnym włodarzom tego miasta, w jakim kierunku należałoby iść i rozwijać. Aby wyznaczyć właściwe wizje, cele i kierunki działań strategicznych w Pyskowicach, na terenie miasta zorganizowano spotkania warsztatowe dla mieszkańców, służące wypracowaniu projektów, a następnie ich ocenie i wyłonieniu przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w strategii rozwoju miasta.
Na tą chwilę takie, można powiedzieć, cztery obszary tutaj się wyodrębniają, które już na samym początku były wskazane również ze strony mieszkańców. To jest przede wszystkim komunikacja i transport, to również są uzbrojenia, wszelkiego rodzaju zaplanowane obszary pod ewentualny rozwój budownictwa mieszkaniowego. To jest także element związany z ochroną środowiska. To również są elementy związane z kulturą i oświatą, czyli tutaj szkoły i ich zasób mocno akcentuje się na arenie miasta. Wydaje nam się, że generalnie tendencja jest taka, żeby w Pyskowicach dobrze się mieszkało, żebyśmy tutaj stworzyli na tyle dobre zaplecze dla mieszkańców, żeby chcieli się do nas sprowadzać, chcieli się tutaj osiedlać i zakładać rodziny i wspierać nasz zasób mieszkaniowy i społeczny. Gdy dokument będzie sfinalizowany, zostanie przedstawiony miejskim radnym, którzy zdecydują następnie nad wprowadzeniem w życie odpowiedniej uchwały. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Aktualnie realizowany jest podprogram 2017, który trwa od września 2017 roku do czerwca roku 2018. Pomoc udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Rola OPS-u polega na tym, że wydajemy skierowania osobom najbardziej potrzebującym, które spełniają kryteria określone w tym programie i podprogramie, czyli do 200% kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej jest to kryterium w wysokości 1268 zł, a w przypadku osoby w rodzinie jest to kwota 1028 zł. Czyli wydajemy skierowania tym osobom najbardziej potrzebującym i też pomagamy przy dystrybucji tej żywności w określone dni, kiedy ta żywność zostaje wydawana. Artykuły żywnościowe przydzielone zostały gminie w ramach umowy, która została podpisana pomiędzy Caritas Archidiecezji Katowickiej a parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Obecnie na terenie Pyskowic z tej formy pomocy żywnościowej korzystają 224 osoby. Na liście przyznawanych produktów znajduje się 21 pozycji. Gama tych produktów jest naprawdę szeroka, począwszy od makaronów, cukru, tak, jakichś powideł, kabanosów, więc na pewno jest to duże wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących. Osoby, które spełniają kryteria dochodowe i posiadają odpowiednie skierowanie, mogą się zgłaszać po żywność w ostatnie czwartki miesiąca w godzinach od 12 do 15. Pyskowice organizacjami pozarządowymi stoją. Na terenie miasta funkcjonuje wiele związków, które działają bardzo prężnie i to w wielu obszarach. Na pierwszy plan wysuwa się działające od 5 lat Stowarzyszenie Ludzie Miasta, które organizuje na przykład znane w całym kraju spotkania taneczne, pląsy, dramy. Ale także okoliczne wydarzenia takie zagospodarujące przestrzeń publiczną, animacje z dzieciakami, akcje na rzecz zwierząt. Tak naprawdę każdy, kto chce coś zrobić w Pyskowicach, może przyjść do nas i jeżeli tylko będzie chciał aktywnie się włączyć, może liczyć na wsparcie. Aktywnie działać można także na przykład w Stowarzyszeniu Stacja Pyskowice, które swoją nazwę wzięło od dworca, który jednoczy mieszkańców południowej części miasta. Żartobliwie nazwaliśmy go swoim ratuszem. Generalnie w tym budynku widzielibyśmy kiedyś w przyszłości nasze centrum kultury i stąd się wziął jakoś tak spontanicznie pomysł na założenie stowarzyszenia. Jest ono dosyć świeże, ponieważ dopiero od sierpnia działamy. Generalnie ma to być stacja kultury, stacja integracji i miejsce, w którym czujemy się dobrze, czyli stacja po prostu nasza. Wśród innych stowarzyszeń działających na terenie miasta wspomnieć należy także o Towarzystwie Przyjaźni Pyskowice i Florensheim. Zostaliśmy założeni przy okazji nawiązania partnerskich stosunków z miastem w Niemczech, Florensheim nad Menem. Propagujemy tutaj oczywiście kulturę niemiecką oraz chcemy mieszkańcom przybliżyć kulturę miasta Florensheim oraz ludzi. Włączamy się także w działalność tutaj innych stowarzyszeń na tyle, na ile nasz statut nam na to pozwala. Warto dodać, że niedawno powstało papierowe kompendium wiedzy dotyczące organizacji działających na terenie Pyskowic, które zawiera najważniejsze informacje na temat każdego stowarzyszenia.
udało nam się wydać broszurę, folder Poznajmy się. Do współpracy udało nam się zaprosić kilkanaście, nawet chyba kilkadziesiąt pyskowickich stowarzyszeń, klubów sportowych, instytucji, tak żeby taki zwykły mieszkaniec Pyskowic też mógł zobaczyć, że te organizacje są i żeby mógł się zapoznać z ich ofertą, co robią i w czym można na nich liczyć. A podczas ostatniego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z miejskimi radnymi i urzędnikami ustalono, że w najbliższym czasie powstanie program współpracy samorządu z organizacjami poparty odpowiednią uchwałą. Armia Krajowa na Śląsku to tytuł wystawy, którą od 19 października podziwiać można w Centrum Wystawienniczym w pyskowickim ratuszu. Te historie są prawie w ogóle nieznane. Najwyżej znają specjaliści, ewentualnie rodziny, ale w świadomości społeczeństwa Śląska w ogóle nie istnieją. Głównym celem wystawy jest więc rozpowszechnienie wiedzy na temat Armii Krajowej na Śląsku, czyli w okręgu, gdzie w skali całego kraju była ona najliczniejsza. Szczególnie bym polecił, prawda, dwie tablice poświęcone Michałowi Rymerowi i Benedyktowi Rymerowi, członkom ZWZ, bliskim współpracownikom pierwszego komendanta Okręgu Śląskiego, Józefa Korola, którzy razem zostali skazani na karę śmierci i ścięci w 1942 roku w Berlinie na gilotynie. Poza tablicami informacyjnymi wystawa jest uzupełniona o ciekawe eksponaty, wśród których nie brakuje replik broni. Dodatkowo atrakcją jest tutaj karabin maszynowy MG-42, to jest rok produkcji 42, znaczy konstrukcja z 42 roku. No niesamowita broń, bardzo popularna w oddziałach partyzanckich. Właściwie oglądając zdjęcia oddziałów partyzanckich, trudno spotkać takie, na którym by tej broni nie było. Wystawę można zwiedzać do 30 listopada. To jednak nie jedyna ekspozycja w pyskowickim Centrum Wystawienniczym. Ta nosi nazwę Historia sportu w Pyskowicach, wybrane fakty, osoby i ciekawostki. Znaleźliśmy takie perełki, wyłowiliśmy zarówno z okresu przedwojennego, kiedy Pyskowice należały do Niemiec, jak i z okresu powojennego, kiedy Pyskowice stały się miastem polskim. A na tym nie koniec, kolejna z wystaw dotyczy 500-lecia reformacji. W Pyskowicach od ponad 100 lat istnieje Kościół Ewangelicki, istnieje Wspólnota Ewangelicka, no i chcieliśmy mieszkańcom przybliżyć ich dzieje. Stąd wystawa pokazująca, jak się ta wspólnota rozrastała, jak powstawał Kościół Ewangelicki w Pyskowicach. Mamy również takie perełki jak XVIII-wieczna Biblia pisana niemieckim gotykiem. Dlatego też w wolnym czasie warto zajrzeć do Pyskowickiego Centrum Wystawienniczego. Z pewnością każdy zainteresowany znajdzie tutaj wiele cennych i ciekawych informacji dotyczących historii regionu i to z wielu różnorodnych dziedzin.